Małgorzata Paleta, dyrektor Stacji Kultura w Piotrowicach Wielkich. Jesteśmy właśnie na kolejnym jarmarku, drugim zorganizowanym na naszej stacji. Mamy tutaj rękodzielników z terenu nie tylko naszego powiatu, ale z terenu całego województwa. Mamy różnego typu przedmioty, które są wykonane przez nich własnoręcznie. Zapraszamy serdecznie. Mamy również kawiarenkę, w której można kupić jedzenie. Wszystko ręcznie robione. Do zobaczenia. To druga edycja imprezy. Jest większa jak pierwsza? Tak. Są nowi wystawcy. Dowiedzieli się o tym, że taka impreza jest zorganizowana i jest o wiele więcej wystawców. Będzie trzecia, czwarta kolejna? Oczywiście. Mamy nadzieję organizować tego typu zloty raz w kwartale. Kiedy orientacyjnie następna? Przed Wielkanocą na pewno.